Cześć, cześć, moi drodzy, witam was w trzecim odcinku z gry The Medium. Słuchajcie, w poprzednim materiale było trochę lagów, troszeczkę tam spadków FPS-u, trochę się tam złego działo, o czym na sam koniec odcinka, gdzie już chciałem naprawdę kończyć po wyjściu z windy, skraszowało mi gierkę i tak myślałem sobie, oho, to ładnie zrobiona jest ta gierka i od razu zaczęło mi się pobieranie aktualizacji 13 giga. Mam nadzieję, że to bardzo poprawili tą gierkę, żeby nie było już takich rzeczy. Że to łatka, która no, powinna już nam tu wszystko poprawić. Więc zróbmy raz jeszcze to, czego nie zdołaliśmy zrobić wtedy. I zobaczymy, czy tym razem to wszystko zadziała jak należy. Także wszystko jasne już, czemu takie coś się działo. Widać, no wyprowadzili gierkę, ale gierki mają to do siebie, że często potrzebują łatki i tak dalej, nie? Okej, okay, teraz już dosyć tego gadania. Zapraszam was do oglądania i śledzenia losów tutaj naszej bohaterki. Dobra, wiemy co robić. Biegnę bardzo szybciutko po energię. A widzicie, ona nawet mówiła o tym, ale byłem tak skupiony na tym, żeby znaleźć tą fiuskę, tą energię, że nawet nie przeczytałem, nie dostrzegłem tego. Ale teraz jak już wiem, no to szybciutko lecimy sobie prosto do tego miejsca. Okay, Marianne. Now get your ghostly ass back and power up that elevator. Okej. Szybciutko biegniemy. Widzicie? Ja już naładowałem, więc mogę zrobić coś takiego. I mogę podejść. Podejść do tego. Działa? Działa. Dobra. Otworzyły się drzwi. No i pięknie. Tu co my możemy zrobić? Popatrzeć? Zeskoczyć? Popatrzeć. No dobra, no czyli jesteśmy na pierwszym piętrze, to nam po prostu zasugerowało. Nie wjechaliśmy na to drugie, ale mamy schody na drugie, więc lecimy. Ajajaj, nie wejdę wyżej. Okej. Okay. To może tutaj? Czytaj. Ryszard Tarkowski. Okej, okay, nie tędy. To którędy? No tędy nie przejdziemy. Może jeszcze raz wejdziemy. A wejdźmy jeszcze raz do windy. Pojedźmy po prostu na to drugie piętro. No właśnie, o to chodziło. Dobra, mamy drugie pięterko. Okej. Now where did she go? Od 300 do 327 i od 32 do 36 coś tam. Idziemy tędy. Ha. What is that? Ćma. Fajne ujęcie. Lubię takie ujęcia. O. Tu. Okay. Niczego nie mam. Dobra, czyli potrzebuję znaleźć kluczyk. Idziemy dalej. Ale to ujęcie korytarza i właśnie powinny wyskakiwać teraz na... O, o właśnie. Holy shit. I didn't even know I could do that. Gross.
Is that skin? No to trzeba przeciąć to. Dobra, coś pominąłem. Coś było przed chwilą. A tutaj. Dobrze. Pomieszczenie. Pokój hotelowy. I klucz. No i dobra. Coś jeszcze jest? Nie ma. Wracamy tam, gdzie mogliśmy to w ogóle otworzyć kluczem. Pewnie w tamtym pokoju znajdę. Ej, zanim tam pójdę, ale głośno. Ja bym tu przeszukał pomieszczenie. Okej, skup się w świecie duchów. W tym świecie? Dobra, nic tu nie ma. Przynajmniej nie dostrzegam. Tu przez kibel lecimy. Stupcie. Jest telefon. Yes. I'm working on it. Yes, I know. I just... Yes. I understand. Just give me some time. A few days. You'll get what you want. Ugh, that voice. I don't know why, but it... Ciareczki. Looks like the only way. Great. Jedyna droga. Dobra, to złazimy na dół. This room, it feels cold. Memories of grief. Dobra, bo ty gadasz, a ja chcę tutaj wziąć znajdźkę. An old prescription. O, i znowu lepiej działa. All too well. Depresja, okej. Zna takie recepty. Some objects soak up moments from the past. Just squeeze in the right spot and let it pour out. Ah, sunflower, weary of time. For my favorite nurse. Oh, Mr. Tarkovsky, you shouldn't have. Please, it's the least I can do for all the good work you do around here. Huh. An actual happy memory. So there's more to this place than just doom and gloom. Dobra. Czy tak się przywraca wspomnienia, to coś jeszcze jest? The spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. Co trzeba wrzucić? Jeszcze nie wiem co. Shit, there are thousands of them. I'm gonna need more energy to get through. Dobra, jesteśmy piętro niżej. Uwaga, jak FPS-y? Naprawili, czyli widzicie. Rzucili bardzo szybko łatkę, z którą już naprawili to wszystko. Muszę coś tu jeszcze znaleźć. Muszę coś tu rzucić. O! Czy tu balkonik był? Co ja mogę tutaj znaleźć? Dive.
Serio, nie przejdę tędy? No potrzebuję coś ostrego. Kurczę, żeby się nie okazało, że zaraz będę musiał wczytać grę. Ale kurde, tu nie brakuje jakichś ostrych rzeczy? Halo? Pewno tego jest. Dobra, wejdźmy tu. O, tu coś będzie. Przeprosiny, coś tam, coś tam. Idiot. Useless old hag. Why would he care any more than the others? It's more than grief. More than despair. This letter crushed her spirit. Dobra. Ale fajnie by było, jakbym to jednak zabrał ze sobą. No nie mogę tego podnieść, tak, żeby sobie to schować. O, co ja tu jeszcze mogę znaleźć? Niczego nie mam. Sunflower. Tu nie chodzi o to. To też nie. Gdzie ja mogę coś ostrego znaleźć? Nie mogę doładować się energią. Jakbym chciał wyłączyć tą po prawej, da się tak? Jak wyłączyć tą po prawej? A po lewej by przeszła wtedy. No serio, nie ma tu nic ostrego. Na balkonie jeszcze raz się przyjrzę. No nie przejdzie tędy. Bo czegoś nie zrobiłem. Kurde, no żadnego ostrza tu nie ma. Gdzie ja mam iść w takim razie? Wiem co mam zrobić. Idę na balkon, przełączę się na to drugie i tym drugim sobie przejdę dalej. Szybko. Tu pewnie będzie jakaś moc czy coś, żeby napełnić ten wazonik. O właśnie. Nic z tym nie mogę zrobić. Wow. To mnie przestraszyło. No i tego oczekiwałem właśnie, że coś mi wyskoczy na twarz. Dobra, szybciutko, wchodź, chodź. Bo tu coś jest pewnie, bierzemy to. Okej. Okay. Tu jakieś ostrze będzie, na 100% ostrze, albo coś.
Dobra, brzydwa. Okej. I jeszcze raz, cyk. Tniemy, Dobra. Cie, ale przecież zaraz. Ja mogę już tą postacią tu wejść. No właśnie, co ja robię? I teraz tu przeszukujemy. Ale te ekrany są tak małe, ja już kurczę, mam wrażenie, że ten po prawej czasami jest większy niż ten po lewej. This could be useful. Okay. The light of a memory strong enough to defy this place. Widzicie, w tym świecie już tutaj coś było. Nie wiem, czy FPS-iki były dobre. Wydaje mi się, że mogły coś skoczyć nagle. A to co to jest? You want me to read you another one, darling? Oh, look at this mess. Don't worry, I'll clean you up in no time. I'm here for you, my love. This man, Tarkovsky, he ended up as her patient? Dobra. Jeszcze zobaczę w tym kiblu, czy na pewno wszystko wziąłem. Okej. To możemy wrócić do tamtego pomieszczenia. Włożyć do wazonu kwiatucha, wyciągnąć z niego moc i odstraszyć ćmę. Pięknie. Teraz możemy wyskoczyć tutaj do nich. Kolejne osiągnięcie zdobyte. Pójść nie możemy. Idziemy na górę. Zaczekajcie, to jestem na... A nie, bo ja zeskoczyłem na dół z powrotem na pierwszy i teraz z powrotem jestem na drugim. Przesuńmy to. Dobra. Puść to. Zanim otworzymy, jeszcze ja się tu rozejrzę. W ogóle klatka schodowa jest w starym stylu zamykana. Dobra, mogę iść tam. Mogę też iść w dół. Tu mogę iść tylko tą postacią. Także pójdźmy tutaj. Czy to nie jest ten pokój, w którym... A, ja wróciłem, dobra. Dobra, wiem gdzie jesteśmy. To wracamy, idziemy na sam koniec i teraz tą skórę możemy rozciąć. No ta. Przyjemnie się rozcina, nie powiem. Nie, żebym był jakimś sadystą mordercą, ale... jakieś takie satysfakcjonujące są. Możemy wejść. Okej, jakaś... No, ale przeczytaj to. Coś tam o tym... pośrodku. Jakieś newsy. Karteluszka.
Mhm. Old invoice. Już słyszysz? Jest? Nie ma. Idziemy do środka. Oj, oj, oj. Manager, huh? Tomasz Rekowicz, manager. Marianne. Oh. Sadness. We gotta stop meeting like this. I told you to follow me. Take it easy, Sad. This place is huge. It's easy to get lost. Just stick with me. Okay. I'll stick like a tick. You're funny. This Thomas Rekovich. What? All right. Listen, hon. You said you remembered someone named Thomas. Was it Thomas Rekovich? Was he the manager here? Wciągając z gierka, powiem wam. Trochę można się nawkurzać z tym ekranem, ale jest to bardzo intrygujące. And you think it was Thomas? Oh, I don't know. Old men all look the same, all wrinkly and old. Blah. Hey, that's not very nice. Well, if he's still around, I've got an infestation to report. Marianne, I feel... Oh, I don't think we should be here. It's okay, Sadness. Look, there's no one... Here. Sadness? Znowu znikła. Znikła. It all hit me as soon as I entered the room. Jest orzełek. Anguish. Fear. Longing. What the hell happened here? My senses jolted as I touched the phone. I could tell it had been used recently to call me. Burn marks, broken glass, and is that salt? Someone jotted this down recently. Still works. Ooh. Someone's been using it. Powiem wam, że miałem kiedyś w domu taką latarkę. Pamiętam, u dziadków mieliśmy dwie takie latarki. I jedna miała jeszcze takie drugie pokrętło i można było tym drugim pokrętłem, jednym pokrętłem się odpalało ją, a drugim pokrętłem się jakby tak narzucało inny kolor, jakby inne szkło przykrywało, takie ciemne, brązowe. Oj, pamiętam to. Kiedy to było? Korona faja, kiedy to było? O, kupę lat temu. Jakieś 20 ponad lat temu. Dobra, wziąłem kluczyk. Myślę, że wziąłem większość rzeczy, jakie powinienem. Jak nie wszystkie. O! Sugeruje mi tutaj kamerka, żeby podejść jeszcze do zegara. A tu jeszcze coś jest? To jest? Aha. Plan. O, tu jeszcze coś było. Grand opening, I assume. Hey, is that the first secretary? They must have had some big plans for this place. I could instantly tell there was more to that clock than met the eye. Dawaj mnie tu. Okej, okay. I czy mam się sugerować teraz, ustawiając czas? That's as far as it goes. There. An imprint. Is that Thomas? As I moved the clock hand, I realized it was a junction between realities. It's rare, but I'd seen it before. No. Don't do it. I can't.
We must. No, I can't. We must. No dobra. Ja coś jeszcze tu mogę zrobić? Podejdę jeszcze raz do zegara i pokręcę troszeczkę. Ciekawe zabiegi tutaj następują. Wait. I can feel something's wrong. It's coming. Okej, kręcimy dalej. There. Looks like a passage. A mogę go posłuchać jeszcze? Jeszcze tu się widać teksturka glitchuje. Pewnie jeszcze to będą naprawiać. Przejście jest za szafką, okej. To co? Obracamy teraz zegarem. Aż nam się otworzy. Someone tried real hard to keep this place a secret. Wonder what's in here on the other side. Dobra, szybko szukamy miejsca z energią, bo zaraz. O nie, 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 tu. Co jest? Może tylko i wyłącznie tu? Ja nie mam mocy, nie? Patrzmy raz jeszcze. Nie. Ja to mogę zrobić. A tutaj nic nie mogę zrobić. Podejdźmy, zagadajmy, bo to jest kolejna. Gotta check the wiring. I'd hate to get stuck in there. Możliwe, że teraz przewody będą już działać. Jednak nie. Absorb some of that energy. Okay. Czyli wiadomo, o co chodzi. Cyk. Mamy energię. Możemy zagadać. I don't know if I can do this. Enough. Get it together. Teraz zakręcimy zegarem. Wchodzimy i odpalamy te kabelki. Proszę, czy zadziałało, ale co miało tu zadziałać? Czy gdzieś jakieś zasilanie przywróciłem? Zamknięte.
Co mi to dało? No dobra, pójdźmy sobie tędy. I co dalej? No, dobra, jednak nie tędy. Oj, momencik. Miałem przed chwilą telefon, odebrałem go, bo wyobraźcie sobie, że jakiś dzieciak, nie wiem ile mógł mieć lat. Plus minus 12. Powiedział, dzień dobry, chciałem życzyć panu miłego dnia i się rozłączył. Nieźle. Dobra, jeszcze raz. Zróbmy tak. Napełnijmy tą energią. Nie wiem, czy ja... Dobrze robię. Teraz tą postać. Wejdźmy jeszcze raz do środka. Co mi to dało? Gotta check the wiring. I'd hate to get Raczej nie o to chodziło. Ja to mogę zrobić. Nie mam pomysłu. I prawdopodobnie zostawimy to już na kolejny odcinek. Co jeszcze mogę zrobić? Tu iść nie mogę. Latareczkę mam mega fajną. Ale przydałoby się jakoś wyjść. A może muszę tak obracać czasem, aż sobie otworzę drzwi w drugim świecie. Zróbmy tak. Jak teraz to wygląda? Dalej zamknięte. Jakąś inną porę muszę znaleźć. Pewnie ta ostatnia. Przywrócić ostatnią porę. Dobra, wracamy do rzeczywistości. Dalej zamknięte, co jest? Tego jeszcze nie zrobiłem. Dobra, moi drodzy, zostawimy sobie to już na kolejny odcinek, także dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia, na razie, pa pa!